Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Dostojny pasterzu Kościoła Szczecińskiego, arcybiskupie Andrzeju, drodzy współbracia w kapłańskim posługiwaniu, arcybiskupi, biskupi i prezbiterzy wraz z księdzem prałatem, proboszczem i kustoszem Bazyliki, osoby życia konsekrowanego, umiłowani siostry i bracia w Chrystusie Panu. Usłyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii według świętego Mateusza: kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Są one, jak słyszeliśmy, odpowiedzią Jezusa tym, którzy mówili Mu, że oto matka Jego i bracia chcą się z Nim zobaczyć. Ewangelista Mateusz podkreśla w nich, że tym, co tak naprawdę łączy Jezusa i Jego uczniów, co także ostatecznie łączy Go właśnie z Jego matką, jest pełnienie woli Ojca. Bliskość z Nim nie opiera się bowiem tylko na wspólnym pochodzeniu, nie jest jedynie owocem naturalnego pokrewieństwa. W tym sensie rzeczywiście, jak pisał nam papież Franciszek, Maryja jest błogosławiona nade wszystko poprzez swoją wiarę, wiarę w Boga, ze względu na swoją wiarę, ponieważ wzrok jej serca był zawsze utkwiony w Bogu, w Synu Bożym, którego nosiła w łonie i którego kontemplowała na krzyżu. Owszem, tak, Maryja była matką Jezusa, łączyła ją więc ze swym Synem, niewątpliwie jedyna swego rodzaju więź, jakże inna i niepodobna do wszystkich pozostałych, więź, jaka istnieje naturalnie między matką i Synem, ale została przecież wybrana na matkę Bożego Syna. Co więcej, to wybranie i to powołanie otworzyło jednocześnie całkowicie nowy rozdział ludzkich dziejów. Nie było więc tylko dla niej samej, ale przez nią i w niej było dla nas wszystkich. Dlatego, gdy nadeszła pełnia czasu, pisał w liście do Galatów apostoł narodów, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego z Maryi. Rzeczywiście, jak nam to pięknie przypomniał i przybliżył w swej jasnogórskiej homilii papież Franciszek, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, Bóg, który wejrzał na uniżenie służebnicy swojej i wywyższył pokornych, tak bardzo sobie w niej upodobał, że właśnie w niej zechciał utworzyć swoje ciało. Także dziewica stała się Boga rodzicą i jest w tym niewątpliwie jej szczególny przywilej. Ciesz się zatem i raduj, córko Syjonu, wołał jakby już w jej stronę prorok Zachariasz, bo przecież już idę do ciebie, przychodzę, zamieszkam pośród ciebie, zamieszkam w tobie, mówi Bóg. W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i Synu Maryi, Bóg dosłownie w niej zamieszkał. Przez nią wszedł na świat. Jeżeli więc istnieje jakakolwiek ludzka chwała, jeżeli jakaś zasługa w pełni czasu, mówi nam papież Franciszek, to jest nią właśnie ona. To ona jest ową przestrzenią zachowaną wolności od zła, w której Bóg się odzwierciedlił. To ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się pośród nas bliskim i konkretnym. To ona jest najjaśniejszym znakiem owej pełni czasu. W niej więc jest święta dziewicza przestrzeń wolności od zła. W niej jest ten szczególny związek Boga z człowiekiem, jest wreszcie jaśniejący znak, który powtórzy nam Księga Apokalipsy, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12.
Maryja to obecność Boga, to mieszkanie Boga z ludźmi, królowa i matka. Trzechsetlecie jasnogórskiej koronacji, pierwszej na polskich ziemiach, tej z 1717. Papież Franciszek przypominał Polkom i Polakom, że niewątpliwie wielki to zaszczyt mieć matkę królową, ale dodawał chyba jeszcze większa radość, że królowa jest matką i że ma się królowę za matkę, że kocha się jak matkę tę, którą słusznie nazywa się swoją panią i królową. Moi kochani, zgromadziliśmy się dzisiaj w szczecińskiej bazylice świętego Jana Chrzciciela, aby za chwilę w uroczystym akcie koronacji obecnej tutaj od 1959 roku łaskami słynącej kopii cudownego jasnogórskiego wizerunku wypowiedzieć naszą miłość i naszą cześć dla Matki i Królowej. Same dzieje namalowania tego cudownego obrazu, dzieje przybycia prawie już 60 lat temu z woli prymasa tysiąclecia do Szczecina pokazują na jakiś szczególny związek z Jasną Górą Zwycięstwa. Zapraszając mnie na tę uroczystość, wasz biskup, ksiądz arcybiskup metropolita szczeciński, przypomniał mi, że w tym kościele, w bazylice świętego Jana Chrzciciela już od 1890 roku trwał kult Matki Boskiej Zwycięskiej. Wprowadzenie zaś obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, mówił, nie tylko więc nawiązuje do trwającego tutaj, można już mówić, od wieków kultu, ale go dodatkowo ożywia i nadaje mu nowe treści. Dzisiejsza koronacja papieskimi koronami poświęconymi na placu świętego Piotra przez papieża Franciszka, o ile więc postaramy się ją dobrze zrozumieć i dobrze przeżyć, może dziś, tak jak przed prawie 60 laty, nam wszystkim doświadczyć dodatkowego ożywienia i uchwycić nową treść. Poprowadzi nas w tym trochę także patron dnia jutrzejszego, dnia papieskiego, święty Jan Paweł II, który przypominał nam, że każda koronacja jest zawsze związana z godnością królewską. Ale tłumaczył, że trzeba uważać, bo kiedy w liturgicznym akcie koronacji wkłada się korony na głowę Jezusa, Jezusa jako Syna Maryi na jej rękach, trzeba byśmy przed oczyma mieli ewangeliczną prawdę o królowaniu Chrystusa. Najlepiej wyrażają ją te słowa. Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. U was tak nie będzie. Lecz kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, żeby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. A w zjednoczeniu z prawdą o królowaniu Chrystusa wyłania się też przed oczyma naszej wiary prawda o jej królowaniu, królowaniu Maryi. Kiedy więc wkładamy koronę na skronie Matki Chrystusa, tłumaczył święty Jan Paweł II, a my to za chwilę uczynimy, w koronowanym obrazie pragniemy wyrazić wiarę w to przedziwne uczestnictwo Maryi w królowaniu jej Syna. Jego królowanie i jej królowanie nie jest z tego świata. Nie polega ono na żadnym panowaniu czy ludzkiej władzy. Matka Boża, zwycięska królowa Polski, zwycięża w pokorze i służbie. Ono nic Maryi nie dodaje, nie nobilituje ją, czy też wynosi w naszych oczach. Maryja jest królową i taką pozostaje, bo służy, bo uczy nas życia, które zdolne jest do zwycięstwa, tak, nad grzechem i śmiercią, do zwycięstwa zmartwychwstania i życia z Bogiem,
do zwycięstwa, które przekłada się na ten codzienny trud odważnej, pełnej gotowości, wielkoduszności, otwartości służby. Tylko w ten sposób możemy wprawdzie na nią spoglądać i od niej uczyć się służby. Tylko w ten sposób będziemy ją czcili jako królową. Tylko w ten sposób, że zobaczymy, że ona jest naprawdę zwycięską królową Polski. Moi drodzy, odpowiadając dziś w Ewangelii na prośbę swej matki i braci, Jezus przecież nie zanegował, nie wyparł się tego, że jest jej synem, ale włączył matkę wraz z uczniami, którzy byli wokół niego w domu, w krąg tych, których jednoczą najsilniejsze więzy. Przypomniał, że ich twórcą jest Bóg. Nie płyną one jedynie z jakiegoś ludzkiego przekonania, ale z tego zasadniczego fundamentu, jak usłyszeliśmy, którym jest pełnienie w życiu woli Ojca. Wola Boga. Wola Boga nie jest jednak jakąś arbitralną decyzją. Pan Bóg nie narzuca jej człowiekowi tylko dlatego, że jest Bogiem. Nigdy też nie wymusza jej na człowieku, ani jej przyjęcia, ani jej wypełnienia. Myślę, że ktoś słusznie powiedział, jedyną rzeczą, którą Bóg szanuje do tego stopnia, że zostawia dla niej niewiarygodnie szeroką przestrzeń, to jest ludzka wolność. Bóg ceni ją sobie jak nic innego na świecie. Ceni tak bardzo i tak dalece, że nie odmawia nam nawet możliwości jej nadużycia. Synostwo Boże nie polega bowiem na lęku i strachu, który ma nas zmuszać do przyjęcia, do wypełnienia tego, czego chce Bóg. Słyszeliśmy, nie jesteś niewolnikiem, ale synem, córką i synem umiłowanego Ojca. To przemoc i odrzucenie życia rodzą się ze strachu, mówił nam w tę środę papież Franciszek. I wyjaśniał, że jedyną autentyczną miarą życia jest miłość. Miłość, którą Bóg je miłuje. Miłość, którą Bóg miłuje życie. To jest miarą. Miłość, którą Bóg miłuje każde ludzkie życie. I Bóg objawia tę miłość w swoim Słowie, ale nade wszystko w męce, w śmierci, w zmartwychwstaniu Chrystusa. Drugi z ewangelistów, święty Łukasz, przywołując w swojej Ewangelii to samo wydarzenie, któreśmy słyszeli z ust świętego Mateusza, zapisze, że właśnie wtedy sam Jezus wprost pokazał na Boże Słowo. Powiedział, moją matką i braćmi są ci, którzy słuchają słowa Boga i wypełniają je. Człowiek jest zdolny odpowiedzieć Bogu i wypełnić Jego wolę, kiedy słucha Jego słowa, kiedy uczy się od Maryi zasłuchania w Boga. Wpatrując się dzisiaj w to cudowne oblicze zwycięskiej królowej Polski, zapragnijmy my także tutaj słuchać słowa i wypełniać je w naszym życiu. W ten sposób, jak powiedział młodym papież, a przecież z młodymi dzieli te dni, jest razem z młodymi na synodzie, by otworzyć ich serca na tajemnicę Bożego powołania. Od Maryi uczyć się będziemy miłości troskliwej, dynamicznej, konkretnej. To nie jest, jak on mówił często, kobieta kanapowa. To jest kobieta, która ma buty na nogach i idzie do człowieka. Miłości pełnej śmiałości i całkowicie nakierowanej na dar z siebie. Bo wolność to miłość. Bo wolność to służba. Bo wolność to oddanie siebie drugiemu. Miłość, która staje się służbą i poświęceniem. To jest miłość matki i królowej. Miłość, która pozwala doświadczać, jak życzył nam prymas tysiąclecia, że koronata, corda coronat, miłość zwycięska, miłość ukoronowanej Matki Bożej, zwycięskiej
Królowej Polski. Amen.